Witajcie! Dziś mam wam do pokazania drukarkę 3D, która biorąc pod uwagę to, co oferuje według specyfikacji, w stosunku do swojej ceny sprawia wrażenie naprawdę świetnego wyboru. A mianowicie chodzi tutaj o JJ Aurora A5, która aktualnie na Gearbest dostępna jest za niecałe 1200 zł. Link do niej znajdziecie w opisie. Urządzenie niestety zabezpieczone jest styropianem, który lubi się kruszyć, generując trochę bałaganu. W pudełku znajdziemy 250 g, w moim przypadku zielonego PLA, krótką instrukcję montażu oraz podstawę drukarki. Pod spodem znajdziemy pudełko z mniejszymi częściami, uchwyt na szpulę oraz górną część urządzenia. I w głównym pudełku jest to już wszystko. W mniejszym natomiast znajdziemy przewód zasilający, 16-gigabajtowego pendrive'a, śrubki niezbędne do złożenia drukarki, kartę gwarancyjną, standardowy chiński przewód USB, zapasową dyszę, klucze oraz kawałek folii, który wykorzystać możemy do poziomowania stołu. Jak widzicie, jest to dość skromny zestaw, w którym brakuje mi przede wszystkim cążek lub jakiejś najprostszej pensetki. Złożenie tej drukarki jest tak samo proste jak złożenie Anycubiki 3 Mega. Przykręcamy górną część do podstawy za pomocą czterech śrub, a potem podłączamy trzy wiązki przewodów. Następnie przykręcamy uchwyt na filament i gotowe! Montaż prosty, łatwy i przyjemny, a do tego nie zajmujący pół dnia. Panel urządzenia prezentuje się całkiem ładnie, ale sam ekran wydaje się śmiesznie mały na jego tle. Skoro już jesteśmy przy ekranie, to warto wspomnieć o interfejsie drukarki, który jest czytelny i prosty w obsłudze, a do tego działa naprawdę szybko. Z prawej strony urządzenia znajduje się port USB do sterowania drukarką oraz gniazdo USB na pendrive'a, ponieważ w tej drukarce G-code będziemy dostarczać właśnie na nim, a nie tak jak w większości przypadków na karcie pamięci. Włącznik drukarki znajduje się z tyłu urządzenia, zaraz obok złącza zasilania, co moim zdaniem jest dość niewygodne, szczególnie jeżeli obok drukarki chcemy coś postawić, ponieważ wtedy będziemy musieli daleko do niego sięgać. Obszar roboczy tej maszyny to 305x305 mm w podstawie oraz 320 mm wysokości. Drukować będziemy na podłożu o nazwie Black Diamond Glass, czyli szkle ze specjalną powłoką. Wydaje się to być dokładnie tym samym, czym jest Ultra Base, a z niego korzystam już od wielu miesięcy i sprawdza się naprawdę świetnie. Jest to najlepsze podłoże, z jakim miałem do czynienia do tej pory. Ekstruder przymocowany jest do ramy drukarki, która swoją drogą jest metalowa, ale to wcale nie oznacza, że konstrukcja jest sztywna. Blacha ma około 1,3 mm grubości i już podczas montażu wydała mi się dość licha. Nie używając dużo siły, jesteśmy w stanie wyginać konstrukcję palcami, jakby wykonana była z jakiegoś stopu gumolitu. Co prawda w drukarkach nie działają jakieś ogromne siły, no ale nie robi to zwyczajnie dobrego wrażenia. Do ekstrudera przymocowany jest ponad 80-centymetrowy bowden, co wymusza użycie dość długiej retrakcji. U mnie dopiero wartość 6,5 mm pozwoliła pozbyć się nitek. Pod ekstruderem znajduje się wydrukowany czujnik filamentu, który, mówiąc krótko, działa zgodnie z założeniem, czyli pauzuje wydruk, gdy materiał nam się skończy. Zanim byłem w stanie coś wydrukować, musiałem obniżyć krańcówkę osi Z, ponieważ w standardowej pozycji, nawet po maksymalnym podniesieniu stołu, głowica go nie dosięgała. Na szczęście krańcówka ma możliwość regulacji wysokości, więc nie jest to problem. Jeżeli chodzi o bardziej szczegółowe aspekty techniczne, to w środku znajdziemy 350-watowy zasilacz o napięciu 24 V, płytę główną MKS Gen L10 z możliwością wymiany stepsticków oraz ekran MKS TFT28 w wersji 3.0. Jest to naprawdę bardzo fajny zestaw, dający spore pole do modyfikacji, zarówno pod względem oprogramowania, jak i sprzętu. Drukarka posiada funkcję pozwalającą wznowić wydruk po utracie zasilania i ta również działa, aczkolwiek zdarzyły mi się anomalie w postaci głowicy wjeżdżającej w wydrukowany model już po zakończeniu wznowionego wydruku, co jak widzicie uszkodziło ucho tego oto biednego Pokemona. Oprócz tego zdarzyło mi się też, że po wznowieniu pracy i wydrukowaniu dalszego fragmentu modelu głowica nagle odjechała sobie trochę do góry i drukowała dalej w tamtej pozycji, co oczywiście nie prowadzi do ukończenia wydruku. Mimo tego funkcja ta działa w tej drukarce lepiej pod pewnym względem niż na przykład ta w Anycubiki 3 Mega. Otóż przy utracie zasilania drukarka zapamiętuje również położenie osi Z i nie musi jej ponownie wyzerować przy wznawianiu pracy, co nie wymusza na nas ustawienia modelu w odpowiedniej części stołu, aby korzystać z tej funkcji. Skoro drukarkę mam już mniej więcej omówioną, to czas przejść do najważniejszej części, czyli do testów praktycznych. Jednym z moich pierwszych wydruków był tak zwany KeliCAD, czyli ciekawsza wersja kostki kalibracyjnej.
Niestety wyszedł on dość kiepsko ze względu na bardzo słaby nadmuch na materiał. Tutaj nadarzyła się okazja na prostą modyfikację i przy okazji wykonanie wydruku z PET-u, który wytrzymuje wyższe temperatury niż PLA. Wydrukowałem więc nowy, teoretycznie lepszy nadmuch, który wyszedł, no, tak średnio. Założyłem go i wydrukowałem kota jeszcze raz. Efekt jest tym razem sporo lepszy, co szczególnie widać na elementach drukowanych częściowo w powietrzu, czyli na przykład tutaj oraz na ogonie. Standardowy kanał wentylatora wykonany jest z PLA, a że umieszczony jest bardzo blisko hotendu, to szybko zaczął się odkształcać. Żeby tego było mało, standardowa, niewielka turbinka, nawet ustawiona na maksymalne obroty, ledwo co dmucha i żeby uzyskać wydruki z PLA na jakimś sensownym poziomie, trzeba założyć tutaj jakiś lepszy wentylator. Podczas drukowania tego właśnie nadmuchu, kilkukrotnie zdarzyło mi się, że drukarka zawiesiła się w połowie wydruku i trzeba ją było uruchomić ponownie, ponieważ nie reagowała na jakiekolwiek polecenia. Na szczęście wgranie nowszego oprogramowania rozwiązało ten problem. Przy okazji rzuciłem okiem na prędkości oraz akcelerację, jakie są ustawione standardowo w Aurorze. Bardzo niska akceleracja drukowania jest w pewnym sensie zrozumiała, biorąc pod uwagę gabaryty drukarki, ale wartość 300 mm na sekundę kwadrat jest moim zdaniem sporo przesadzona i spokojnie można by ją trochę podnieść bez strat na jakości, co też później zrobiłem. Niepokojąca jest natomiast ograniczona prędkość retrakcji, jak i jej akceleracja. Przy takich wartościach ciężko będzie się pozbyć nitkowania i defektów, które powstają podczas tak wolnej retrakcji, nie wspominając już o tym, jak fatalnie wpływa to na czas trwania wydruków. Ustawienia dotyczące tego aspektu również trochę poprawiłem, co pozwoliło uzyskać mniej nitek i szybsze wydruki, ale przy tak długim bołdenie, jaki jest w tej drukarce, i tak nie ma co spodziewać się cudów. Ostateczne ustawienia, z jakich korzystałem, znajdziecie w opisie. Jeżeli chodzi o głośność tej drukarki, to oscyluje ona na poziomie 60 dB, natomiast najwyższy odczyt, jaki udało mi się zanotować, to prawie 76 dB, ale jak zawsze należy pamiętać, że dużo zależy od drukowanej części i od dobranych parametrów. Pobór prądu tej maszyny jest jak do tej pory największy ze wszystkich, które testowałem. Podczas grzania wynosi on około 360 W, natomiast podczas druku przy temperaturze stołu 60 stopni wynosi średnio 170 W. Duży pobór prądu jest jak najbardziej zrozumiały ze względu na szybki czas nagrzewania się stołu, który do temperatury 60 stopni nagrzewa się w około 3 minuty, co jest świetnym wynikiem, biorąc pod uwagę jego gabaryty. Maksymalna temperatura, do jakiej udało mi się go rozgrzać, to 104 stopnie, co również jest przyzwoitym wynikiem, szczególnie przy tak dużym stole i to bez izolacji. Zachęciło mnie to do wydrukowania czegoś z ABS-u. Z tym materiałem drukarka również poradziła sobie średnio, szczególnie jeśli chodzi o wypełnienie. Standardowa prędkość na poziomie 60 mm na sekundę dla wypełnienia to ewidentnie dla tej drukarki za dużo, ponieważ dokładnie takie same problemy tyczyły się PLA i to niezależnie od tego, jak bardzo bym nie podniósł temperatury. Wydruku niestety nie dokończyłem, ponieważ w pewnym momencie zaplątała mi się szpula. Następnie wydrukowałem porcje różnych modeli, które drukuję zazwyczaj. Pierwsza w kolejności była łódka, która w porównaniu do tej z CR10 wyszła zwyczajnie słabo. Wszędzie zobaczyć możemy artefakty, a przez brak wydajnego chłodzenia detale są niewyraźne. Następny w kolejności był Marvin, który nie wyszedł aż tak źle jak łódka, ale również potwierdza, że chłodzenie w tej drukarce zwyczajnie nie domaga. Sowa miejscami wyszła naprawdę ładnie, m.in. dlatego, że ghosting prawie na niej nie występuje. Ale niestety całokształt również psują wszechobecne artefakty. Do tego na jej plecach możemy zauważyć regularnie występujące pręgi, które na innych modelach wystąpiły na dokładnie tych samych wysokościach. Najprawdopodobniej spowodowane jest to biciem śrub trapezowych, które jest ogromne, szczególnie na początkowych wysokościach. Swoją drogą, te oto stworki znane z pewnej gry wyszły jak na tą drukarkę zadziwiająco dobrze. Wykonałem też jeden większy wydruk, który wyszedł w sumie nieźle, ale widać w nim dziury, które powstawały w momencie, w którym ekstruder gubił kroki. Bo niestety, ale to kolejna rzecz, która dość często mi się zdarzała, z tym, że przeważnie przy drukowaniu na warstwie 0,2 mm. Na problemy z ekstruderem nie pomogła jego kalibracja, zwiększanie prądu na jego silnik, czy nawet skrócenie bowdena i wyjęcie go z plastikowej osłony, w której mógłby się gdzieś zaginać. Rozkręcałem również hotend w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby te problemy powodować, ale niestety bez skutku. Po tych wszystkich wydrukach wentylator chłodzący radiator hotendu zaczął niemiłosiernie terkotać.
Okazało się, że po prostu się poluzował i normalnie wystarczyłoby po prostu dokręcić śruby. Ale nie, z tą drukarką nie ma łatwo. Okazało się, że w miejscach, w które wkręcone były trzymające go śruby, praktycznie nie ma gwintu, więc nie da się tego zrobić i ratowałem się przyklejaniem go taśmą, bo dźwięk doprowadzał mnie do szału. Z czasem również ekstruder podczas retrakcji zaczął wydawać z siebie irytujące dźwięki, których przyczyny również nie znalazłem. Na koniec wydrukowałem taką oto kostkę. Jest ona naprawdę trudnym wydrukiem pod względem retrakcji, a do tego doskonale widać na niej również niedociągnięcia powstałe przez zbyt słabe chłodzenie. Oprócz tego możemy tu zobaczyć zgubione przez ekstruder kroki w postaci braku materiału w niektórych miejscach. Naprawdę aż przykro mi na to patrzeć. Wypadałoby teraz tą maszynę jakoś podsumować, choć nie jest to łatwe. Drukarka świetnie się prezentuje, a do tego wyposażona jest w przyzwoitą elektronikę. Żeby tego było mało, posiada Black Diamond Glass. A do tego to wszystko za cenę niższą niż aktualna cena Anycubiki 3 Mega, przy czym ta drukarka oferuje o wiele większe pole robocze. Mam wrażenie, że dostałem wyjątkowo nieudany egzemplarz. Mimo tego, nawet gdyby problemy z ekstruderem nie występowały, to jak widzieliście, jest tutaj jeszcze sporo innych niedociągnięć. Biorąc pod uwagę wszystkie zalety, jak i wady tej drukarki, naprawdę ciężko mi ją całkowicie skreślić. I tak samo ciężko jest mi ją wam polecić. Na pewno poświęcając jej trochę czasu, będzie można wycisnąć z niej znacznie więcej, ale wydaje mi się, że osoby decydujące się na ten produkt oczekują, że nie będą musiały tego robić. Ostateczna decyzja jak zwykle należy do was. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej maszynie. Moim zdaniem, jeżeli szukacie drukarki o podobnym, a nawet nieco większym polu roboczym niż oferuje A5, to polecam wam dołożyć do Creality CR10, a najlepiej do CR10S, którą niedawno testowałem. Co prawda, żeby tam wymienić stepsticki, wymienić trzeba też płytę główną, ale CR10 w odróżnieniu od Aurory daje po prostu o wiele lepsze rezultaty. Ponadto jej rama jest najbardziej solidną ramą, jaką do tej pory spotkałem w chińskich drukarkach 3D. Link do jej recenzji znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. I to tyle w tym filmie, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobał i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie. Cześć!